Siemano, witam was. Kolejny odcinek z gry Hitman. Kontynuujemy sobie naszą przygodę przed nami. Jaka misja? Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno zacna. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że lepiej nam pójdzie niż jej poszło w poprzednim odcinku. Złota klatka. Widzę tu jakieś flagi Szwecji, Szwajcarii. Nie, Szwecji. I Maroko. A misja jest w Marrakeszu. Czyli chyba w Maroko, tak mi się wydaje, że Marrakesz może mieścić się w Maroko, aczkolwiek co do tego na 100% pewny nie jestem. Możecie zostawić lajka i wpaść na Twitcha, dać followa. Tam codzienne streamy. No, codzienne co dwa dni. Mniej więcej. Strandberg, a former bank CEO who stole billions of dollars worth of savings from the Moroccan people, was facing trial for investment fraud. But early this morning, a band of heavily armed mercenaries freed Strandberg from his prison transport, resulting in the death of several police officers. Strandberg now takes refuge at his native Swedish consulate, in front of which crowds of angry protesters have gathered, demanding his handover to Moroccan authorities. We believe General Zaydan orchestrated Strandberg's escape to infuriate the public and spark nationwide riots, allowing Zaydan to impose martial law. Operating out of a field HQ at a nearby abandoned school, he will no doubt use the riots to depict the Rabat government as weak and inept, and persuade the general staff to support a fully fledged military coup in the name of national security. Our client, building contractor Hamilton Lowe, who stands to lose a fortune in government contracts, has hired us to prevent the coup d'etat. To do so, you need to paralyze Zaydan's rebel forces and prevent the riots from escalating further, hence the double contract. This is quite the political powder keg, 47, so be careful. The fate of a nation is at stake. I will leave you to prepare. Stawką są losy kraju? O kurwa, w moich nierozsądnych rękach miliony żyć i osób. I oczy kręca te trzy, że nie tylko Raza zginie i Klaus. Tam się coś wydaje. Dobra. Garnitur, no weźmy biały. Weźmy jakiś. Nie będzie widać spermy. Dobra, nieważne, nie mam dzisiaj jakiś zjebany humor. Znany ładunek burzący. Dwa razy, fajne, bierzemy i zbliżeniowy ładunek wybuchowy. Nie wiem, ostatni to jest w ogóle do kitu ten wybuchowy ładunek. Do czapy to było. Współczesna trutka, a też średnia, bym wziął wytrych. Wytrychu raczej nie znajdziemy, a jeżeli chodzi o monety i tak dalej, to tak. A jeżeli chodzi o ładunek wybuchowy, też ani razu mi się skutecznie nie udało zabić nim postaci, także. Także raczej. Nie będę z niego korzystał. W ostatnim odcinku tyle chodziłem, że udało się zabić tą laskę w bardzo, bardzo zajebisty sposób. Wysadziliśmy jej z pierdolonej armaty. Tak, że było zabawnie. Miejmy nadzieję, że teraz też odkryjemy jakieś fajne opcje. I że uruchomi mi się szare komórki. Piję właśnie w przeciągu 2 godzin. Trzecią łyżeczkę kawy, także no już musi być dobrze. Miejmy nadzieję. Proszę, żeby tylko mikrofon nie lagował. Tak się już wkurzę, jak będzie lagował. Liczy się czas. Okej. Zobaczę tylko, czy mikro i gra są na w porządku poziomie. Czy dźwięk oczywiście jest na odpowiednim poziomie, ale jest, wydaje mi się, kurczę, całkiem cacy. Jeszcze potem sobie zobaczę. Dobra, co tu mamy? Jakieś muchy, kebaby, tego owego? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Ale bym sobie to takiego... Nie opierdalibym sobie właśnie kepsa. Ale takie krajanka sojowa w tofu, którą mam. I chodźcie kryńca, wiecie jaką ja dobrą krajankę sojową tofu robię? Przy tym czy jakieś kebaby to jest nic, kurwa, naprawdę, powiem wam tak. To co przepis ogarnąłem i przyprawy takie, popis ściągam. Petarda jest, totalna. Jedno z najlepszych dań, jakie jadłem. A właściwie nie, najlepsze danie, jakie jadłem, okazało się takim daniem, które sam ugotowałem, no, szczerze mówiąc. Tam mamy nasz cel, okej. Okay. Kurde, daleko, to w ogóle jest jakaś gigantyczna mapa. Puszka, podnieść, możemy podnieść puszkę. Doktor Pop! Dwie, nawet trzy mogę, aby tu się coś zepsuło, tak?
Bo ktoś kupił i wyłącz gniazdko. Nie, bo to się ludzie wkurzą, widzę, bo jest taki wykrzyknik. Shisha, możemy sobie... O kurwa, możemy sobie... A, nie możemy sobie buchnąć. A, to... Dupa. Co mi nigdy nie paliłem shishi. Shishi? Shishi. To dziwnie brzmi. Na razie sobie pochodźmy prawo-lewo. Zobaczmy, co tu się dzieje, tak z czystej ciekawości. Możemy tylko tutaj zajrzeć. Schowaj przedmiot kubę na śmieci. O kurde, ale fajne. No i na razie, jeżeli chodzi o ten dolny tunel, to było wszystko. Szkoda, że nie mam materiału wybuchowego jednak. A mam dwa nawet! O kurwa, widzicie te wszystkich ludzi przed nami? Ale będą teraz jajca, widzowie. Dobra, trzeba coś na samym początku, wydaje mi się, potestować. Czy materiały wybuchowe działają tak, jak ja myślę, że działają? Tak, to kliknijmy sobie ekwipunek. Jest tu w ogóle jakieś szybkie wybieranie ekwipunku? Bo ja zawsze muszę klikać to i. Strasznie wkurza. Ja bym o, wiem co, pozmieniam sobie bindy. Tak jest, bo mam źle ustawione, żebym miał szybszy dostęp do eku. Dobra, tuwa, patrzcie, no. Jednym przyciskiem myszy sobie klikam. I tutaj mogę chować przednie i wyciągać. Zajebiste. Dobra, kliknijmy ekwipunek oczywiście, zdalny ładunek wybuchowy. Tyk. I myślę, że tyk. No jak to się? Halo? Czemu? Co się wydarzyło, kurwa? Czemu nie wybuchło nic? Nie no, beznadziejny ten ładunek wybuchowy. Kurwa, tragedia jest. Czemu w tej grze nie ma ludzi na wózkach, żeby można ich było przejeżdżać samochodem? To jest też niestety przykre. To jest w ogóle dyskryminacja. Chciałbym powiedzieć, gdzie są osoby na wózkach? A? Ja się pytam. Jeszcze z tęczową flagą. No właśnie, kurwa, nie ma. Dyskryminacja. Dobra. Myślę, że możemy sobie kliknąć F1, kliknąć możliwości i wybrać jakąś możliwość. Jak to zabijemy tego zioma? Poklej kwiat wiśni. Niech będzie. Gdzie mamy to zaznaczone? Coś się... Oj! A, tak, tak, nie ma sprawy, już ten idę. Dobra, gdzie to mamy zaznaczone? Ło kurwa, daleko. Ja bym sobie pochodził po tym miejscu. To jest gigantyczne miejsce, może coś przy okazji znajdziemy ciekawego. No warto jest tutaj chodzić po tych miejscach, bo poprzedni odcinek wyraźnie pokazał, że możemy znaleźć kurwa nagle armatę i wpaść na genialny pomysł, także pochodźmy tutaj, może znajdziemy coś ciekawego. To wiem, może jakiś ładunek wybuchowy, armaty, nie armaty. Jedną armatę widzicie teraz na ekranie. A jednej na ekranie jeszcze nie widzicie. Ale kto wie. Kto wie, jakie czasy przyjdą. Przecież nigdy nie chciałem. To było strasznie dziwne. Każdy na świecie mógł sobie zgooglować mojego dika. To było strasznie dziwne, albo w ogóle generalnie, bo ktokolwiek mógł na przykład ciebie zgooglować, jak jesteś półnagi. To już jest dla mnie dziwne, że rzucasz zdjęcia, jak jesteś bez koszulki. Dla mnie to jest dziwne, nie? Każdy może to zobaczyć, nie? Na Instagramku. Bardzo, bardzo dziwne. Dobra. To dopiero dika. Chociaż to dla mnie za dużej różnicy nie ma. W sumie dika czy bez koszulki. Takie bardzo podobne, ale chodzi o to, że... O, tu sobie dacie, pewnie mogę tu? A, dobra. Sora. Tutaj mam zajść od tylca. Możemy sprawdzić, że wycieknie olej, ale... To ich... O kurwa, on se poszedł jeden. Oj, został... A, dobra, nieważne. Oni tu się krążą, kurwa, ile wojska tu jest. Sporo. Naprawdę sporo wojska. Tutaj mamy ten główny plac, raczej tutaj nic super ciekawego nie będzie. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj. Ja bym cię. No daj się mi, żebym tego. Żebym zabił sobie chociaż jakąś randomowo przypadkową osobę. Czemu nie mogę? A, nie ma sprawy. Ała, mój paluch. Cześć, sobie trzeci raz rozwaliłem palucha w ogóle. Kurczę, ona jest taka rana, że ona się ciągle odnawia. To jest mega niefajne, nie? Mogę tu wejść? Aj, nie mogę, sorry.
Jasne, ale tu mogę już, nie? No dlaczego my konfrontacja niby jest? No co? Czemu oni jebią po wszystkich ludziach, tylko... Ty, co tu się wyrabia? O co chodzi? Niezłe wojsko. Zamiast powiedzieć przepraszam, do widzenia. Kurwa, strzelają. Do Polaka. Marokańczycy jebani. Myślę, że oni by się tam nie pierdolili w tym Maroko tak naprawdę. Myślę, że tak by to właśnie wyglądało, jakbyś spróbował przejść przez kurwa linię. No. Ja widziałem takie nagranie, jak gościu z karabinem i coś mu nie podpasowało i jechał czołgiem, bo tam w Afganie, wiesz, jakieś tam bitwy i tak dalej. No i normalnie tam się nie pierdolą, nie? Tam gościu trochę za blisko czołgu jechał, tam przyszedł, gościu wyszedł i miał pierdolno mu w tego. Samochód, tak krzyczy na niego, co wypierdala. Normalnie do cywila, no ale do jakby... Wyobrażacie to sobie, że jesteście wojskowym? I słuchajcie, w każdym momencie... W każdym momencie każdy z tych ludzi może cię zabić. Może zamach na ciebie zrobić, nie? I strzelić do ciebie. I ty stoisz tutaj, ja się nie dziwię, że oni są, wiecie... Agresywnie, że tak powiem. Dobra, przebierz się za kamerzystę. Bo kurwa, gdzie ja znajdę worek Gucci? Yes sir! Ale bym sobie takie świeże owoski, arbuzeczki, wszystko opierdolił. Jeszcze takie chłodne, jak jest tak gorąco. Jo, cienkryńcem. Zjadłem dzisiaj banana, muszę się pochwalić. Z tego względu, że ja ogólnie jestem na diecie keto, także... Za dużo nie wiem takich rzeczy. A czym tłuszcz i białko. Także dzisiaj bananek, bo trzeba coś tam, pamiętajcie, upchnąć, żeby też nie zachorować. Nie wiem, co się dostaje, jak się je to samo ciągle. Skorbut chyba? Chyba tak. Widzę, żart to samo, to ten skorbut. Także trzeba tutaj pozmieniać skład niektórych dań. Aha, tylko shake białkowy, ale dzisiaj jeszcze dorzuciłem banana, także jest dobrze. Smoke is on you. Dobra, wariacie. Wyruszaj dupę, bo ja tutaj doktorem popem muszę cię znokautować. Mogę zajerać? A, mogę zatruć ciszę. Ciekawe. Myślę, że shisha jest sama w sobie. Co? Ej, ja tu nie mogę, sorry, przepraszam. Dobra, idę. Przecież ja tego nie chciałem zrobić. D! Strzelają, D! Doktor popem go! Kurwo, jebana. Popem! A, czy ja tu nie mogę wejść po prostu. No to jak to? A, kurwa, ciężki ten hitman jest. Widzowie, bardzo ciężki przyjść na jeden raz taką misję. Bez montowania, bo to... Czy ty musisz nauczyć od nowa wszystkiego, to jest ciężkie. Czy no możemy, wiecie, tryhardować, nie? No mógłbym tryhardować. Czy ja mogę tu wejść? A nie mam, sorry. Czyli nie mam, dlatego że members only. Musielibyśmy stąd zajebać komuś. Może w łazience? Ktoś będzie siedział. Weźmy może przelejmy zlew. Ktoś tu przyjdzie. A my go doktor popem. Takie jajca. Może tamten ziomość, co tam pójdzie to naprawić, to... Będzie posiarał kartę. Dla wody, mogę zatruć.
A to randomową osobę chyba zatruję. A i czemu nie mam zaznaczone teraz tego? Możliwość? Na wizji zaznacz. Śledź. Śledź. Ty. A jak się pisze śledź, taka ryba? Nie pisze się tak samo jak śledź? Że kogoś śledzisz? Bo nie, śledź. Ci? Nie, nie wiem, jak to działa. Patrzcie, o kurwa, karaluchy. Ale bym się kurwa zesrał, jakbym coś takiego zobaczył, nie? Nie, to bym się popłakał kurwa na miejscu. Rozryczałbym się jak dziecko. Naprawdę wolałbym, żeby ktoś mi zajebał chyba. O, o, idzie do łazienki. A, dupa. O, tak! Tak, tak. Zamknij. Popem ją. Kurewkę, pięknie. Karta. Cyk. Podnieś laseczkę. Bierzem. Szybko. Dobra, ale żem kurwa rozkminił w sumie. Dobra, i możemy to w sumie zakręcić? Chyba nie mogę. Czy mogę? Nie. Nie da rady. Witam, to moja karta członkowska. Witam, jestem Julita. Prosto urodziłem się samicą. Dzisiaj to jest kurwa takie łatwe. Dzisiaj to jest takie łatwe, wystarczy powiedzieć, że się samicą urodziłeś. Ten Hitman to miał kurwa tak łatwo. Przyszedłeś po prostu tego, korektę płci. W sumie ta. Dobra, czy tu mamy coś ciekawego do podniesienia? Nie? Czy tutaj? Mogę przeskoczyć, ale to coś jest wylane, co to jest? A tu nie mogę być, sorry. Dobra, gdzie jest mój kamerzysta? O, jest. Czy on wejdzie do jakiegoś prywatnego pokoju? Czy on się tak będzie bujał prawo, kurwa, lewo? Wejdzie, ale... Kurczę, ale przecież ja mu tu nic nie zrobię. Czy zrobię mu tu? Ciężko by było, chyba mi się wydaje, tutaj mu coś krzywne narobić. Musiał do toalety pójść albo coś takiego. A, musiałbym zatruć Shishę. O, a doktorem Popem. O kurwa, ła! Ale że aż tak? Pierdoleni psychopaci? Dobra, git jest. Tylko 15 osób widziało, jak wyglądam. Mało po cichu zrobiliśmy. To moglibyśmy zatruć Shishę. No nie ma mnie tu. No, he's not here, man. I'm not here, man. You mad, bro? Dobra. Jest w miarę gites. W miarę oczywiście. Dobra, ten w jakim mogę być. Kurwa, to system. O kurwa. Świadkowie, nie? Ale chujoza. Nie, to ciężko by będzie. Przepraszam. O kurwa! No nie no, za doktorem, że doktorem Popem rzuciłem, a wy mnie kurwa karabinem? Jakbym zamach co najmniej pierdolnął, ty. Pojebani jesteście? Cześć. Dobra. Siema. No, zdecydowanie są niebezpieczne. Dobra, tu za bardzo nikt nie wie, jakim ja jestem, więc idziemy. Zaatakuj po cichu. Oj, nie! Ktoś mnie widzi! Kurwa mać! Ale chuje, nie? Nie przejdzie tak, jak to zrobiłem. To będzie chyba mocno montowana seria, mam wrażenie, że ja to będę musiał wam pomontować, bo to jest ciągle ginę. Zajebiste by było na streamka sobie to przejść. Tak, musielibyśmy zatruć Shishę. Czy ja mam jakąś trutkę w ogóle na z tego? No nie mam właśnie, nie mam. Kurwa, nie da rady chyba z tym kamerzystą. Bo on tu przyjdzie na przykład. O,
O! Wyłączę. On się wkurwi. Hey, wait a minute. No racja. Hey man, you do this? Oh. I think it's best to vacate the premises now. It's just precaution. Siema. Oni go... Come on, let's go. Oni go obudzą. Niedobrze, jeszcze raz. Kurwa, dziwna ta gra jest do nagrywania. Ciężko mi się prowadzi serię, w której ginę 15 razy, kurczę, na sekundę, no. Ciężko. Dobra, wyłącz mi system nagłośnienia, pyk. Szybka tak zwana ewakuacja. Żeby on się nie zorientuje, nie? Co się dzieje do nas? Co tu się, kurwa, wydarzyło, nie? Zobacz. Muzę mu ktoś wyłączył. A my mu jeb, kurwa, doktorem Popem. I się jeszcze... Jak to? Jakie aresztowanie? I doktorem Popem. Nie no, bez sensu. Jakim cudem on mnie widział? Jeszcze raz. Czyli nie możemy puchą, bo pucha zrobiła hałas chyba. Wydaje mi się, że musimy mu... Znaczy go tak obezwładnić ręcoma. Poddusić oponenta. Tak mi się wydaje, że trzeba było. Dobra. Jeszcze raz, pyk. Tu stoimy, zobacz. Chowaj doktora Popa. Dzięki. Taj, zrobimy coś takiego. Oj, teraz było po cichu, dobra. Przebierzmy się. Weźmy tutaj zioma, przeciągnijmy, schowajmy. A, jeszcze kartę jakąś miał. No, też możemy wziąć. Będziemy mieli dwie takie same chyba. Dobra. Jest git. Chyba się nikt nie zorientuje, że przyszedłem wyglądając zupełnie inaczej. A nawet jak się zorientują, to może pomyślą, że my coś tam robiliśmy innego. Także git. S? Dobra. Kurde, nic razy nie mam tych ładunków wybuchowych. Tak bym wysadził tu coś. A co to na przykład są banany? A co ja mogę z tymi bananami zrobić? A, wtop się w otoczenie po prostu. Kurde, pojechałbym sobie kiedyś do takiego tego kraju. Zawsze kiedyś chciałem podróżować, ale ostatecznie wybrałem, że wolę robić coś pożytecznego w miarę. W sensie coś, co mnie doprowadzi do jakiegoś miejsca, a nie jak debil podróżować po całym świecie. Bo nic mi to jakby nie przyniesie korzyści takich. Nie zbliży mnie to do celu, który chcę osiągnąć w życiu. O. Oczywiście byłoby super podróżowanie, bo uwielbiam takie rzeczy. I ociekryńca na takim tym, pojechać, podróżować, ale no nie będę bliżej celu. Może kiedyś sobie będę podróżował i zrobię z tego vlogi. Może nie byłoby to takie najgłupsze. Ja bym, jak już, to chciał w takie jakieś właśnie dziwne miejsca jeździć. A nie wiem, czy to jest warte. Czy opłaca mi się ryzykować moje życie? Bo jakiś, o, jakiś taki kraj z Indiancami. Amazonii jakimiś, o. Kawcejrowski. Tylko lepiej. Co trudne chyba też nie będzie jakoś. Mi się wydaje. Dobra, idźcie, idźcie. Idźcie, bo jak was, kurwa, doktorem Popem. Ty. A ja jestem kamerzystą bez kamery, XD. Oni nas tu nie przeszukają, ani nie ma tu takich... O kurwa, coś czuję, że nas przeszukałem. Stop, zapisz. Trzeba być o krok przed nimi. Wyzwanie ukłoczenie, bez zaproszenia. My name is Pearson. Mr. Strandberg is ready for you. Follow me, please.
Ale agent 47 wygląda jakby miał 10 lat tak naprawdę. Przez to, że jest łysy i bez brody. O kurwa, a to co to? Fontana, ładna. Całkiem. Zamieszki! Po exp. Po. Sweden. Dobrze idę? Kurwa, źle idę. Gdzie moja ekipa? Dawaj, dawaj. That is Klaus Strandberg, most wanted man in Morocco. Aha, capital, you made it. Możemy go zabić bezpośrednio, a możemy też zrobić to z tak zwaną finezją. Poszukajmy, co on tutaj robi. Czy jest tu coś ciekawego, na przykład je coś albo coś. Tu jest kamera. Ładunek wybuchowy, brak przedmiotu. A to? Mogę włączyć od kurzas. The light is nice over here. Not that I want to tell you boys how to do your jobs, good heavens. Well, right here is fine, Mr. Strandberg. Sit down, make yourself comfortable, and we'll be ready in no time. Oh, no, no, please, please. Call me Klaus. Nie wiem, czy już mu... Czy już w nich wierzać, czy dopiero zaraz? Okay, I think we're set. Roll when you're ready. No dobra. Myślę, że... Hey, got a sec? Think you could do something about the lights? Upstairs somewhere? Thanks, buddy. O kurwa, myślę, że ktoś tu wisi. Z jakimi lampami? Jakie lampy? Lampy, lampy mają jakieś... O! Szklanka do kawy. Żarcie. O kurwa, ja go mogę na tego? Zabić na wywiadzie? No tylko... No nie da rady tutaj, ciężko go będzie zabić. Wytrych... No nie, ciężko w chuj będzie. Można by było to zatruć, ale nie mam niestety trutki. Może tu znajdziemy coś ciekawego, czekajcie. Pudło na zwłoki, tutaj to samo. Nie jest pudło zwykłe, to jest pudło na zwłoki, sorry. A ile was tu jest? A to tylko ty jesteś? Kurwa, słyszeli. Nieźle, dobra. Stój kurwa jebana! Dobra. Chuj w to. Lecimy dalej. A nic nam się nie... Będzie dobrze. Chyba. Raczej wolałbym się nie bić ze wszystkimi na świecie. Także zróbmy to w jakiś miarę taktyczny sposób, mi się wydaje. Zamknij te drzwi. Chyba nikogo nie ma, więc możemy go... O kurwa. Tuś tu idzie. Tuś tu idzie. Chuju. Nie wchodź. Chciałbym zmienić na jego strój się. Sorry wariacie, no akurat tu stałeś. Nie chciałem, żeby do tego doszło, ale jest jak jest, no co mam poradzić. Co to jest w ogóle? A, mogę tu gdzieś położyć. Ciekawe. Wyłącz kuchnia. Kurwa, spali wam się, ty już woda. Czarno tam macie w tym garnku. Ciężko. Szkoda, że nie mogę się przebrać. Oj, chciałbym. Oj. Chciałbym się przebrać w strój, na przykład tego zioma, mogę? Bo mogę i oni mnie wtedy nie znajdą? No znajdą pewnie. O, ci będą wiedzieć, kim ja jestem, ale inni już nie. Trzeba się stąd udać w inne miejsce. Jeszcze mamy jeden cel. O kurwa. On wie, ale ten nie wie, dobra. Czekaj, czekaj, do wyjścia, kurwa! Tu jest wyjście chyba, co? Czy nie? Panowie, gdzie mamy wyjście? Znaleziono ciało. Jestem z wami, jestem z policji. Zwyczaj się mówi odwrotnie, ale... Ty, wiem co zrobimy, o! Zamienimy się w zwykłego zioma.
Pyk. Masażystę. Będziemy masażystą. Ale ma ciałko. Łocie kręca. Dobra, przeciągnij. I do safy, do safy. Tylko jest rudy. Dobra, i teraz mogę wszędzie chodzić? Oni nie wiedzą, kim jestem? Nie, oni tak wiedzą. Ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Ci, co mnie wcześniej chyba widzieli. Dobra, do wyjścia. O kurwa, co ja zrobiłem? Ja pierdola! Debil. Jebany ze mnie. On widział, on wie. Kurwa, on wie! On wie! Oni wiedzą, wszyscy! Już byłem tak blisko wyjścia! Przepraszam. Dzień dobry. Żegnam. Do widzenia w takim razie. Kurwa! Jak dici wpierprzone dupsko. Czytaj. No ale gagatki. Jeszcze raz, dywanko. Nie mamy save'a tak daleko. Kurczę, ciężkie są te misje. Cholernie ciężkie jest to, żeby wykminić, jak go zabić. Znaczy można, to jest standardowo można go zabijać, ale tu jest tyle fajnych rzeczy, jak zabić postacie można. Albo jeszcze, dobra, czekaj, to my zrobimy tak, czekaj. Jest git. Nie zdąży zgłosić tutaj chyba nic. Śrubokręt. Weźmy. Przebierzmy się za policjanta pana. Gdzie mi pasa wszędzie chyba, teraz. To jest? Zniszczyć dowody? A, bo oni nas zarejestrowali na kamerach. Dobra, git. Możemy w ogóle teraz chyba trzymać spluwę. Więc jesteśmy policjantem. I zabijemy zioma i przebierzemy się z policjanta z powrotem w mojego kamerzystę. Pyk, pa. Biegnę tu, pyk, zamykam drzwi. Przebieram się w tego. Pyk. I o, cię kręcę, nikt nie wie, jak wygląda. O, oni wiedzą, kurwa. A skąd oni wie? Bo ja mam broń! Już nie mam. Ja pierchruper, no. Nie. Jeszcze raz. Kto wymyślił to sterowanie? Ja mam widzowy rozwalonego palucha, no. Nie, pewnie nie będzie widać. No ja wiem, że on nie wygląda na rozwalony, ale jest rozwalony pod paznokciem, tylko go dotknie, że tak boli. Ja mam wykluczony ten kompletnie paluch ze sterowania, szczerze mówiąc. Dobra, rozdupcony, pakujemy się do środka, zmieniamy strój, pyk. Oni nie wiedzą, kim ja jestem, chowam broń. Oni w soku, chłop nie wie, nie? Zobacz. Nikt nie wie, kim ja jestem teraz. I od się kręca, co wykminiłem, nie? Jest git, bo nie ma kamerzysta, jestem chłopie. S? Dobra. To mamy chyba free passa na przejście tutaj tego pomieszczenia i wyjście generalnie. Tak mi się wydaje. Pięknie, mamy to. Jeden cel zlikwidowany, jest git. Kliknijmy sobie zapis, w razie bym coś spieprzył. A to całkiem często, sorry. Co to jest w ogóle, laptop? Top się w otoczenie. Ta, super jest normalnie. Great photo opportunity. Ale kliknijmy F1. Ej, teraz się zorientowałem, że ja F1 klikałem, żeby zobaczyć możliwości. Pod F1 miałem też zatrzymywanie nagrywania. Dlatego nie nagrałem pierwszych 3 odcinków. Sam 3 razy przerwałem nagle. O kurde. Dobra. Na wizji została wykonana możliwość. Teraz by się przydało zabić tego chyba... drugiego zioma, nie? Właśnie. Zróbmy to zatem. Poszukują mnie, ale niekoniecznie mnie. Szukałem gościa ochroniarza, który tam zabił zioma, a nie zwykłego kamerzystę. Dobra, na drugi koniec tego miasta. A co to za telefony? Wywołaj zwarcie. Kurwa, jak ja wszechstronny jestem, że ja takie rzeczy potrafię. Przydałoby się zdobyć strój, wydaje mi się, tego wojownika, w sensie... No właśnie...
żołnierza, nie? Wtedy mielibyśmy chyba pasa w miarę dużego. Wybierzmy sobie spluwę i myślę, że... dwa hedziki. O kurwa. O kurwa. Można też i tak. Patrzcie co oni zrobili, patrzcie co oni zrobili naszym. Szybko, szybko. Nie będą, oni będą wiedzieć, bo oni są wojskowymi. Kurwa. Szybko. O, pięknie, nie widzę, nie widzę, nie, co? Puść, 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 puść. Dobra, git. Chłopy co nie wiedzą, nie? Dobra. Może mało finezyjny sposób, ale się udało. Tu oni nie wiedzą, kim ja jestem, bo jesteśmy z innej dywizji, chyba. Dobra, wydaje mi się, że w tym stroju będę mógł wejść tam, gdzie wcześniej nie mogłem, czyli na przykład tam. Aha, jesteś wojskowym, a gun się sprawia, że jesteś nerwus. Niezły się ziomo. I my zapisz, bo to jest bardzo istotne. Czy częściej powinny być autozapisy? According to the soldiers, the condemned prisoner in the cell was a close friend of Zaydan. However, when his brother, a Marrakesh police officer, was killed during Strandberg's breakout, the prisoner decided to betray Zaydan and go public. Alas, he was caught before he could thwart the coup d'etat. Kurwa, niedobrze, bo tam mój szef jest. A my musimy się gdzie dostać? Do tego budynku tam. To jest kurwa ciężkie w sumie, bo nie wiem gdzie tam jest wejście. Plus tu jest mój szefo w tym czerwonym tym, ale na razie jest odwrócony, chyba się kurwa fochnął na naszych. Znaczy naszych, no na żołnierzy, także... Wydaje mi się, że może mi się uda tutaj biec po prostu, elo. Dobra, trzeba tutaj ostrożnie. Witam panowie, co tam słychać u was? Wszystko w porządku? A ja w ogóle chyba nie chcę biegać z tym karabinem. Ja myślę, że ja bym chętnie pobiegał sobie tłumikiem na przykład. Oj, kurwa! To jest General Reza Zaydan, keeper of the peace. No to on jest generałem, to on znał pewnie żołnierzy. Twoi. Znaczy nie, raczej generał by nie znał. Wątpię. Dobra, za generałem w takim razie. O kurwa. Thought you had a government to overthrow. You should always embrace the small pleasures. You sold us out. And I would do it again. Proudly. You're a monster, Reza. I am sorry about your brother. He wasn't supposed to have been at the prison transport. But you know what they say about omelets. And he got it for a corpse. To line the pockets of your... No, musiałem zastosować, czy dźwięk jest w porządku. Dałem przebranie oficera? Na chuj mi takie przebranie. Uj, przepraszam. Przebranie. Na co mi przebranie oficera? Kwiat wiśni. Właśnie. Dobra, oni z tu pierdolą, to mi się raczej nie przyda. Ja bym to, też wolałbym to chyba oficera zdobyć przebranie. Czyli tego wyższego rangu chyba, prawda? Jo, tak mi się wydaje. Ale tu jest chroniony ten ziomo, to jest niemożliwe przecież. Jak to nie miałbym zrobić? Pójść. Nie ma szans. Dobra, myślę, że to zrobimy kurwa jak to standardowo robimy. Czyli po prostu pójdę, strzelę mu w łeb i pójdę z powrotem. Chyba, że on pójdzie do jakiegoś pomieszczenia i będzie solo. Do kibla na przykład. No w końcu musi chyba iść do kibla, prawda? Może się wstydzi? I tylko chodzi do kibla samemu. Znaczy, no dziwne by było jakby chodził do kibla z kimś tak w sumie. Ała! Paluboń.
Za alarm? Nie, nie, nie. Ja bym się chciał udać. O, tutaj kurwa jest dobre miejsce na ucieczkę też. Wydaje mi się, że lepszego już nie znajdziemy. Szkoda, że nie zrobimy to w taki standardowy bardzo sposób. Ale nikt mnie nie widział. Jasne. Nie, chciałbym zejść w ogóle stąd. Istnieje taka szansa, żebym stąd zeskoczył? Przejdź pod oknem. Chyba na drugą stronę jakaś, kurczę. Chyba nie, bo musimy tu wejść, ale to mi nic nie da za bardzo. I mnie tu kurwa znajdą. A, mogę, spacja. Nieźle. Otwórz zamek. Wytrychem, o, przydało się. Klawita. Dobra, mamy to. Oni tu już nie będą wiedzieć, że ja to ja chyba. Dobra, ty, pięknie zrobiona akcja mi się wydaje. 41 minutek, dwa targety. O kurczę, ja mam tu wyjść od razu. I wytrych, wytrych. Fest się opłacało ten wytrych brać. Zajebiste. Na pewno było dużo fajniejszych opcji zabicia go, ale chyba jest całkiem w porządku. O kurwa, jak brakuje kluczy. Siema, macie tu klucz? Wystrzel. O kurwa. Ale zajebiste. No ale nie mogę. A szkoda. Nie, zajebiste to by było, no. No w Hitmanie jest dużo takich opcji, żeby poddymić, ale... Jak nie znasz mapy i na przykład nie wiedziałem o tym, to ciężko mi jest. A to nie ma, niestety oni nie zaznaczają tego na mapie. Dobra, gdzie mam jeszcze wyjście? Gdzieś tam dalej jest. O kurwa, przepraszam. No problem, powiedział. Także gituwa chyba. Wszystko z nami. Dobra, no to udamy się po prostu do innego wyjścia, nie? Gdzieś tutaj jest to wyjście? Możliwe. Mapę może bym kliknął, żebym tak mniej więcej wiedział chociaż gdzie idę. Prosto w lewo, dobra. Tu sam mogę przejść? Oj, mogę, dobra. Tak, już odkładam, szczególnie z tym wojskowym. Chyba, że on tak wolno biega. Dobra. Czy tutaj też potrzebuję jakiegoś klucza? To po prostu udamy się zwykłą taksóweczką tak zwaną. Przez bramę po prostu. No jest. Dobra, nice. Chciałbym zobaczyć, jak mogliśmy jeszcze zabić ich. Cały widzę, że tak ziewam. Zimno strasznie jest. Jak jest zimno, to ja ziewam. Nie wiem, dlaczego tak mam. Lepiej jak jest zimno, bo można ubrać coś ciepłego, niż jak jest ciepło, bo ciężko jest ubrać coś zimnego. Także wolę jak piździ. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. People die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? Not money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives, like you. Dig a trench, director. Uwielbiam taką grafikę. None of you are safe anymore. Takich cutscenek.
jak macie Love, Death and Robots, chyba tak się nazywa ten serial Netflixa, to tam często właśnie występowały takie animacje. Uwielbiałem je, uwielbiam ten taki rodzaj animacji. On jest bardzo taki dziwny, ale kocham go. No, według mnie jest najlepszym rodzajem animacji. Dobra, ukończone wyzwania. Kurczę, całkiem nieźle nam poszło, za dużo chyba cywilów też nie zginęło. 4. Całkiem spoko. I chciałem zobaczyć, jak mogliśmy go jeszcze zabić, na przykład za pomocą łosia mogliśmy go zabić. Mogliśmy strzelić w łosia. Kurwa, jakbym wiedział. Chłopie, trucizna. Mogliśmy go zelektryzować. O kurwa, zlikwiduj generała, wrzucając go do prasy drukarskiej. No dlaczego ja nie widzę, dlaczego my tego nie widzimy wcześniej, nie? Nie wiem, czy ja jestem w stanie na następną misję. Zlikwiduj generała, rzucając mu głowę na toaletę. Co? Osobista zemsta? Tańcz, aż przepadniesz, utajnione. Nie wiem, czy ja jestem w stanie zobaczyć wyzwania, które mnie czekają w następnej misji. Jeżeli tak, to ja bym jak najbardziej chciał to zrobić. Bo wtedy miałbym, wyjdź do menu. Chciałbym to zobaczyć może teraz na koniec odcinka, bo jeżeli tak, to ja bym sobie tak przejrzał ten odcinek i wiedziałbym, znaczy tą następną misję i wiedziałbym mniej więcej, co możemy zrobić. Kurwa, może możemy to zrobić. Klub 20, kurwa mać. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya. Nie taki był plan. Just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. They firmly believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. I will leave you to prepare. Mogę zobaczyć sobie, jakie tu wyzwania mnie czekają? Jest! A nie ma. Ale skam. Nie, tak, czekaj. Eksploracja? Nie, zabójstwo. O. Nie masz ukończonych wyzwań. Pokaż wszystkie wyzwania. Mogę zobaczyć i dzięki temu będę dobra. To na następny odcinku widzowie. Tak rozkminimy coś ciekawego. Myślę, że będzie elegancko. Zatruwając jego tort. Rażąc go porądem. Utajnione. Śpi, kochanie, śpi. Dobra, coś wykminimy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się jutro, godzina 14-16, bo odcinki są codziennie. Wpadajcie na Twitcha. Tam też codziennie, albo co 2 dni, albo co 3 dni. To w każdym razie często się udzielam. Cześć.